Ciężko mi się tutaj operuje jakby samemu, ale jesteśmy właśnie w Kołobrzegu, całą ekipą zebrani i zaraz będziemy się organizować i za chwilę wypływamy. Bartłomiej Kubkowski będzie próbował przepłynąć jako pierwszy człowiek na świecie Bałtyk pław do Szwecji 170 km ciągiem bez spania. No i to jest taki mini vlog, taki mini dokument o tym, jak to wszystko tutaj będzie wyglądało na łodzi. Także co, zapraszam do oglądania, coś myślę, że nowego na YouTubie. Miłego oglądania wam życzę. Zobaczycie, jak tutaj ekipą współpracujemy, pomagamy, jak to wszystko będzie wyglądało zza kulisów i trzymajcie kciuki. Lepiej by było zostać spajderem, a idziesz na 5 minut do klatki, się nabrałaś i wychodzisz. Dryj boli potem przez tydzień. Ekipa totalny. Jak to pan powiedział kapitan, no szło. Zaczynamy za godzinkę, przed nami 170 km. Trzymajcie kciuki nie tylko za mnie, ale za całą ekipę. Do startu została jeszcze jakaś godzina. Na razie się organizujemy tutaj, zbieramy wszystkie bagaże na łódź. Bartuś już widzę tutaj skupiony mocno na starcie, także go nie zagaduję już. No i co? Jak ruszymy, to pokażę wam, jak wygląda mniej więcej łódź. Warunki fajne, klimatyczne. Przedstawimy potem całą ekipę. Każdy tam powie ze 2-3 zdania o sobie. I co? No i zaczynamy zaraz przygodę życia. Najważniejsza rzecz teraz, cokolwiek by się złego działo na łodzi, postarajcie się totalnie jakby mi tego nie pokazywać, swoich emocji negatywnych. Jak coś się dzieje, będzie źle, to schowajcie się z drugiej strony, wysyłajcie do przodu osoby, które się najlepiej czują psychicznie. Zero emocji, takich negatywnych, coś się stało i tak dalej. Jak coś się stanie, to się ma stać. Najważniejsze jest teraz po prostu pozytywne myślenie, takie wiecie, nastawienie, że robimy coś jako pierwsi ludzie na świecie. I bez was, nie byłbym w stanie nawet przepłynąć 20 km, więc robimy to wszyscy razem. Każdy jest za coś odpowiedzialny i myślę, że będziecie się zajebiście dogadywali, bo ekipa jest no podwyższonego ryzyka z każdej branży, same wy. Co, bądźcie czujni, wiadam się wszystko, wydajcie się wszystko i... Bartek już pojechał na start, jakby w miejsce, z którego będzie startował. Zakłada tam piankę, wszystko. My tutaj z resztą ekipy będziemy płynęli już na łodzi. No i w między tam czasie się spotkamy, ale też będę nakręcał tutaj z łodzi jakby jego start. No i co? Lecimy z tematem. Mógł pokierować troszeczkę? No jasne. No i gitę. Że tak tu się wszystko prezentuje. Zaraz wam pokażę jeszcze resztę statku. To jest 20 metrów ma nasza łódź. Tutaj jeszcze mamy kuchnię. Dobry? Dobry. Mamy zapasy tutaj na całą drogę, na 3 dni. Kuchnia taką tutaj wygląda. Sterta jajeczek, herbatka. Ale jestem podniecony. Nie, jestem podjarany. Brytę mam tak nawet śmiało. Bo to jest 160 km, to bym myślał 16 na godzinę, to jest wiesz, z tempo szybkiego biegu, no. Nie no, warunki są idealne, nie? A to mówił, że przez pierwsze 5 godzin są jakby najcięższe. Tak, że jest potrwale. Że jest potrwale. Tak, a później ma być już to płasko. To potem już będzie żyleta. Płasko, a w Szwecji spalą. Będzie lusterko, no, więc elegancko. Podoba mi się strasznie ten patent. Tak, to jest chyba mocarne. Jak na basenie byś płynął, nie? I zobacz tylko na ten. Na fajnie, jak on jeszcze płynął, wiesz, jakby na tym. No, ja myślę, że w nocy będzie tak płynął. Tak, tak, bo to pewnie światło będzie na to szło i to będzie dawało odblask, tak? Będzie to w ogóle kozacko. Kurde, no nie mogę się doczekać już. Nie wiem, czy coś widać, ale... Przepłynęliśmy już około 11-12 km. Na razie humory w ekipie dopisują. Nie ma żadnych problemów. Jedzonkiem pachnie na całą łódź. No i teraz chyba będzie pierwszy grubszy posiłek, który dla was nagram. Wcześniejsze były na streamie. Prawdopodobnie będzie rosół, żeby jeszcze troszeczkę się rozgrzać. No zobaczymy, o co Bartek poprosi. No i co? No, delikatny taki update. Ja tutaj wszystko będę wam z góry nagrywał. Powoli się robi żaruwa na dworze. Nie wiem, która jest godzina. Około chyba jest 11. Najważniejsze, że humory dopisują. Bartkowi nic nie dolega. Wszystko zgodnie idzie z planem. Picobello. Picobello i oby tak szło do samego końca.
Ci jeszcze coś do picia? Masz tu swój, on jest włączony na otwarty akwen. Dalej drugą lufę. Jeszcze rosół? Chcesz? Nie. Dobra. Uważaj, uważaj. Jak u was? Dobrze wszystko? Zajebiście. Jeszcze za pełną parą. To ile się widzimy teraz? Uwaga, za godzinę? Za godzinę się widzimy. Jakbyś chciał wcześniej rosół czy coś, to informuj. Właśnie. Podawajcie na razie to, co jest i ten. Fajnie jest. Ładne wakacje nam zafundowali. No. Wszystkiego dobrego. Dobra, lecimy. Niesamowity człowiek. Jak widzicie, 3 godziny już płyniemy. Humor mu dopisuje, pyta się, co u nas. W ogóle go to nie rusza. Dystans, który na razie przebył. Tybijska psychika, można rzec. No i co, lecimy dalej. Posiłek był mały, myślałem, że będzie większy. Powiedział, że następny za godzinę, jak coś to będzie dawał znać. Także co, siedzimy, czekamy i chillujemy bombę. Słówka do kamery? Nie no, rzucam ostatnie stories chyba, wiecie, bo to już 3 godziny odpływam od brzegu. No i coś się zasięg kończy, nie wiem, czy się uda w ogóle. Dlatego pewnie jeszcze z 70 km zupełnie bez kontaktu będziemy. Także coś jeszcze się staram grać, słuchajcie, coś jeszcze, chociaż cokolwiek. Tutaj tego nagrywać, dlatego mam armatę. Mega armata! Pokazał sprzęt. Wszystko na razie idzie bardzo sprawnie. Zaraz, za 2 minuty mamy kolejne karmienie. Nie wiem dokładnie, który to jest kilometr. Myślę, że 17 może być. 16, 17. No, już powoli znika horyzont. No i zobaczymy, co teraz Bartek będzie chciał. Humory dopisują. Nie ma na razie za dużo pracy. Bartek się trzyma zajebiście. Pyta, co u nas i tak dalej. Czasem pokazuje, że ma esce. Także no co, jeśli tak to pójdzie, no to... to mamy to w ogóle bez żadnych potknięć. No i mam nadzieję, że dalej tak będzie szło. Teraz nadchodzi czas karmienia, także zobaczmy, co tu się wydarzy. Otwarte picie jest. Bo tam PCA jest. Ale ściek. To jest zwykłą wodę albo ten? Albo zbyt samokarbo mam jeszcze. Chcesz więcej pić? Chcesz coś jeszcze zrobić? Trochę elektrolitów, tak małe gołyczka. Ale to było największe gówno, jakie piłem. Zapiszcie to. Powiedz, czy będziesz chciał rosół za pół godziny, za godzinę, albo słodycze, cokolwiek. Widzę, esca jest. Tak. Za pół godziny rosół, za godzinę rosół, dobra? Za godzinę rosół. Wzięcie rosołek. Ale lecimy dalej. Trzymaj się! Za godzinę miasta. Jezu, już mam w głowie tyle myśli, że chuj. Widzieliście, Bartek wypił, tam chyba miał BCA, na który tak narzekał, wypił sobie żel. No i co, humor mu dopisywał, na początku nic nie gadał, tak się trochę przestraszyłem, że coś może będzie nie tak, bo wcześniej się zapytał, jak się czujemy, ale teraz wypił, zjadł ten żel sobie, znaczy też go wypił i normalnie już tam było widać, że humor mu dopisuje, coś tam z nami chwilę pogadał. No i co, płyniemy dalej, powiedział, że chce ciepłego rosołku za pół godziny, czy tam za godzinę, także czuwamy. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie gładko szło i dopłyniemy z rekordem Guinnessa. Pasowa jakieś do kamery? Da radę. Da radę? No. Pewnie, że da. Kolejne karmienie za nami. Wjechał Mind Map, czyli kofeina z guaranką i w końcu rosół. Pierwsza porcja rosołu poleciała. A samopoczucie? Zarobiście, elegancko. Bardzo dobrze. Sobie chwilę poleżał na pleckach, porozciągał się i dalej. I mówi, że wszystko, żeby leciało zgodnie z rozpiską i zgodnie z planem. Więc póki co trzymamy się. No i zajebiście. Siła. Przespałem jedno karmienie. Troszeczkę mnie zważyło, ale już jestem 24 godziny bez snu. Myślałem, że wolniej ten czas leciał, bo tam słyszałem, że 27 minut. Tak trochę pilnowałem, a tu się okazało, że się spóźniłem delikatnie. Ale co? Czuję się git. Napił się rosołku, porozciągał się. Następne za godzinę. Także spoko. Teraz my będziemy zaraz jedli obiad i prawdopodobnie część pójdzie w jakąś chyba taką kimkę delikatną, żeby potem w nocy tam się zmieniać, żeby nie było sytuacji, że wszyscy idą spać. Najważniejsze, że uśmiechnięty, bo to już 5 godzin, także trochę jest. Ja to już bym się dawno poddał. Szacun i oby tak dalej. Wszystko paka z prowiantem jest dla niego? Tak, dokładnie. To jest dla Bartka. W końcu będzie jedzone. To co te gryzki lubią najbardziej. Chcesz mleczka skondensowanego? Tak, a jest zegarek.
Tak, 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 ja zaraz zostałem. Słuchaj, jakie mleko chcesz? Zielone. Słuchajcie, za pół godziny rozgazowany browar. Rozgazowany na maksa, dobra? Dobra. Rosołu? Nie. Zegarek dajesz? Włączyć ci od razu na otwarty akwen? To weź może ty mu włącz. Włączyć ci na otwarty akwen? Tak, ostatnio. Dawaj całe, tam masz te betę. 12,5 ml. Jak się czujecie? Zajebiście. Ole znosił. Ja tylko o samopoczucie chciałem zapytać. W porządku? W porządku, stoi to jest kilka godzin dopiero. Jutro jest tutaj o tej porze. A pan kapitan nie śpi cały ten? Nie śpi. Pan kapitan ma umowę czuwanie z kolegami. Najcięższe wyzwanie do tej pory, czy zdarzały się jakieś cięższe? Sebastian Karasin, 28 godzin 35 minut za sterem byłem, a tutaj chyba to będzie dłużej. Dłużej chyba. To wtedy jak 100 km płynął, tak? Jak dopłynął do Borsodu. Bartek jest już po kolejnym karmieniu. Jak widzieliście, bardzo dobrze się trzyma. My też już zjedliśmy obiad. Ja trochę odżyłem, bo już byłem trochę martwy. Ponad 24 h bez snu. Trzyma mnie już. Takie mam wahania. Raz mi się chce spać, raz nie. Ale tutaj to, co robi, mam robić, to staram się robić. No i widzicie, ciężki rejs. Dla kapitana też, który ma wieloletnie doświadczenie. 28 godzin za sterem. W momencie, kiedy Sebastian Karaś przepływał 100 km wpław w Bałtyku. No a tutaj przyjdzie się zmierzyć ponad 50 godzin, więc jest też przygoda dla kapitana, pomimo tego, że jest morskim wyjadaczem. Ekipa wszystko w porządku, Bartek widzieliście, że też w porządku, także na razie spokojnie. Na razie spokojnie i oby tak do samego końca. Ja bym zdech. Ja bym zdech 10 km temu. Numer mi tonął, bo tam na 15 km leżą. 25, no lecimy po 170. Rozgazowany. I za pół godziny się widzimy, tak? Tak. No dajcie to co w rozpisce. Jak się czujesz? Git? Słońce strasznie wali w łeb. No już teraz będzie coraz mniej, nie? Chcesz to zrobić? A chcesz może browarka sobie tyle łyknąć? No. Ba. Niedobry, co? Stary, jakbym się sików napił jakiś. Chcesz też to spróbować? Dobra, no dawaj. To będzie test. Ale żeś dużo mi zostawił. Jak takie dwutygodniowe iced tea jakieś, czy co? Taki leżał cały weekend. Łyczka jeszcze? Pyszne. A trochę soli jeszcze. Powiem wam, że przysnęło mi się trochę na dachu. Położyłem się po prostu i z butelki półlitrowej picia zrobiłem sobie poduszeczkę. Pospałem 40 minut, zaraz się rozbudzę. Bartuś ma kolejne karmienie za sobą. Nie było chyba tam żadnych udziwnień. Zaraz jeszcze zapytam chłopaków, jak przebiegało. No i płynie sobie cały czas. Mamy już 16 mil morskich, czyli jest tam 30 km. Będzie ponad. No i lecimy. Ja jestem... wypocząłem chyba teraz tą godzinkę. Myślę, że ta godzinka coś tam da. Humory wszystkim dopisują. Chyba nie ma żadnych nieplanowanych zdarzeń. Zaraz jeszcze przepytam tych, co go karmili. I lecimy. Przy karmieniu jakieś były problemy? Żadnych problemów. Problemy będą, jeśli mu nie posmakuje nasza nowa mikstura z BCA. Tak, z gerberek z BCA. A ma ludzie coś? Nie. A, że trochę głowa go boli, bo za gorąco, nie? Słońce wali. No, czyli widzicie, Bartek też gdzieś tam odczuwa to ciepło. No naprawdę, powietrze stoi w miejscu. Ja się czuję, że trochę się spiekłem na buzi. On jeszcze przez ten czepek gumowy go smaży mocno. Ale już co? Już teraz tylko będzie słońce zachodziło coraz bardziej. No i myślę, że 5-6 godzin, nie wiem, która jest godzina w ogóle, mam wyłączony telefon. Myślę, że coś takiego i no i zacznie się już troszeczkę schładzać. Lecimy. Kolejny posiłeczek jeżdża. Wiesz co, ten? Co tam panowiemy, nie? Tak. To co, stajemy? Stajemy. Foka czarny czy czerwony? Który... Czarny. Czarny, nadal, okej. Próbowałem go i mówię... Co to za siki? Pipi, zdrowe. Zrobiliśmy BCA w smaczce. Postaraliśmy się trochę ci wymieszać je. Jak głowa? Rozjebałem głowę zaraz od słońca. Tak? Następna przerwa będziesz miał rosół. Dobrze, jestem przyzwyczajony do słońca. Mam dobrą karnację. Kręgosłup boli trochę, ale jeszcze bez żadnych przeciwbólowych. Musi na
oddalać, nie? Jeszcze się nie rozgrzał, wiesz, dlatego. Fajnie jest, nie? Ogólnie. Dzięki za wakacje. Chcesz wiedzieć, na jakie tempo płyniesz? Nie chcę chyba. Nie chcesz, dobra. Po 10 godzinach chciałbym wiedzieć, ile mamy przepłynięte. Dobra. Za 2 godziny. Ruszamy. Widać nasz pan, Bobus jest zadowolony. Brzuszek pełen i uśmiech na buzi. I wypił. Ale było to, co to za gówno. Tak. Mój, co to za gówno? Ocenka zmielenia? Ocenka zmielenia 2 na 10. To jest... Jeszcze jest lajcik. Myślę, że jak się zrobi ciemno, no, to będzie 5 na 10. To będzie też taki szok dla wszystkich. No. Myślę, że wtedy wydaje, że wtedy się taki stresik też pojawi. No chyba, że dojebimy takie halogeny, że będzie jaśniej niż w ciągu dnia, nie? Będzie mocna lampa leciała. Co ci czujecie? Bardzo dobrze. Słońce męczy, ale chyba mamy lepiej niż on. No, co na pewno. Ale tak, pyta co u nas, jak widzi, że dobrze, to się cieszy. Spokojniejszy jest. Tutaj jest podane mile morskie, ile mamy przepłynięte. 18,5 mil. Dobrze mówię? Tak. Tutaj jest nasz znacznik zielony. I kreski to są nasze pauzy, tak? Tutaj jest tak zaznaczona jedna pauza, teraz kolejna i tu wcześniej na linii jest. Nie, no tak się płynie, że to jest szok. Stoję w miejscu. Nie, stary. Wydaje ci się. Tam jest żel i co, węgla. Karp sobie wypi, tam jest beta. Za godzinę mi powiecie, ile jesteśmy kilometrów, tak? Spaliłem się strasznie, bo zasnąłem na chwilę na słońcu na górze. Po prostu mi strasznie piecze twarz, ale to jest nieważne. Bartek płynie 7 godzin szybciej niż sobie w ogóle zakładał. Jest naprawdę mega mocno. Dobra, ile mam? 40 kilometrów. Myślałem, że to szybko bardzo. Płyniesz 7 godzin szybciej niż planowałeś. Co? 7 godzin szybciej niż planowałeś płyniesz. Płyniesz w tym momencie na tempo 42 godziny. O, to... No wiadomo, ale... Powiedz mi, czy olejek MCT siedzi ci na tym, na żołądku, czy wszystko git na żołądku? Dobrze, jeszcze nie srałem do pianki. Cieszymy się. Czekałem na to słowo. Masz kofeinę, mindmapa. A elektrolity dostajesz, czy nie? Bo cały czas karbu widzę. Masz też elektrolity, są w tym, nie? W żelu. Kurde, ta fala. Domyśleliśmy się. Będziesz chciał jakieś coś stałego, jakieś słodycze, rosołek? No, nie wiem, to co jest za godzinę, to podajcie na razie, jak jest git. 40 km. 40 kilosów? Tak. 10 godzin? Szybciej niż kel. Ale tak boli mnie, powiem wam, dobra? Powiem wam to. Tu mnie na bokieć strasznie, plecy. No i tyle w sumie. Chcesz za godzinę coś przeciwbólowego? Nie wiem, o czym myśleć. Strasznie dużo. Jesteś przeciwbólowego za godzinę? Nie, jeszcze nie. 10 godzin, ja to leć. Startujesz? Lecimy. Lecimy! Dawaj. Lecimy! Essa! Essa! Humory dopisują. Tempo zaskoczyło Bartka. Myślał, że ma 10 km mniej na obecną chwilę. Także wszystko zgodnie z planem. Muzyczkę zostawiamy na wieczór, bo to będzie ciężki okres, ale naprawdę jest mega dobrze. No i płynie jednak 10 godzin poniżej czasu, który sobie gdzieś tam zakładał na starcie. Jeśli utrzyma to tempo, to przemocarz będzie. Przemocarz. Widzimy się zaraz w kolejnym update'cie. Na dachu jest pełna chillera. Zajebiście. Fala już prawie jest zerowa. Zero. No, ale i teraz tak będzie już do końca najprawdopodobniej. Ewentualnie jak się pojawi fala, to chyba już z południa, nie? Że go bardziej mu pomoże niż przeszkodzi. I tu się co do jedzenia? No, wyboru do koloru. Dzisiaj 3 różne opcje. Mleko kakaowe, karmelowe i gostyńskie, nie? Daktylki i morelki jeszcze, tak? Figi. Figi, okej. Tu masz węgle i elektrolity. Chcesz daktyle czy figi do jedzenia? Teraz masz więcej elektrolitów jak coś. Ty, nie wiem. Czyli jedno i drugie? Jedno i... Tak, niech sobie wybierze. No. Na noc czarny ciepek zwykły, czarny zonę ten większy. Przymocujcie do jasnych okularków już światełko jakieś. Dobra. Plus 2 światełka dla mnie na noc, to sobie zaczepię już, nie? Jak się czujesz? Jakbym się kurwa urodził 2 dni temu. Super, zajebiste to było. A tutaj co jest? Tak tyle figi i mleczko. O ja, dzięki. Mleczko walni, a i wybierz co tam trzeba. Wodę chcesz popić? Zwykłą wodą czy węglami popijesz? Czekajcie, bo się podniecie. Musimy mu dawać, może to ten. Jeszcze, żeby piana tam wytrzymała. Ale pycha. No, figi na razie, nie? Wodę zwykłą chcesz? Mhm. No, ale to było pyszne. Daktylki? To była najlepsza kolacja w moim życiu, przysięgam. Jeszcze nie srałem i dobrze jest z brzuchem. Zajebiście, było rozpisane. A jakby, nie macie zasięgu nic, nie?
Nie, nie. To rano by się tam wysłać. Rano będzie. Moi rodzice przypłyną, a my już będziemy w Kołobrzegu. Jak coś piszcie do nich, jak będziecie mieli zasięg, żeby przyjechali szybciej. Dobra, dobra. Bo ja to pierdolę w 40 godzin. Teraz już przygotowujemy rzeczy, które Bartek gdzieś tam będzie już sobie zakładał na noc. Będzie zmieniał czepek na pewno, jakieś tutaj lampki, oznakowanie, żeby nam się nie zgubił. Na nogach też będzie miał lampki, które sam sobie zamontuje. Jeszcze się go dopytamy co i jak, ale już wszystko powoli jest przygotowane. A on dalej swoim tempem płynie sobie. W głębokości 302 metrów teraz. Tak, 32 metry. Najgłębsze miejsce, przez które będziemy przepływać, to około 60 metrów. A wiesz, jakie jest najgłębsze miejsce na Bałtyku? No właśnie nie wiem. Aaa, skucha. Ja słaby z geografii zawsze byłem, ale... Prawie 500 metrów. A 500 metrów? No, w jednym miejscu, niedaleko Sztokholmu na szwedzkich wodach. Znaczy, do Sztokholmu kawałek, ale no, żeby ci tak określić. No, północny wschód, bardzo daleko stąd od nas. Humory wszystkim dopisują, jak widzicie, Bartek z każdym postojem coraz lepiej się czuje, uśmiecha się, podjada sobie, żartuje, także no, psycha ze stali, nie ogarnią tego człowieka naprawdę i to jest aż wzruszające. Tutaj jeszcze pan kapitan powiedział ciekawostkę, że najgłębsze miejsce na Bałtyku to aż 500 metrów głębokości. Potem może jak będzie jeszcze trochę luźniej, to się zapytamy jakieś ciekawe historie w takiej karierze kapitańskiej. Teraz też nie chcę zawracać głowy, bo tutaj jednak musi być cały czas skupiony kapitan na tym, żeby po prostu dobrze prowadzić Bartka. No i co? Skończymy to i zara melanż lecimy. To nie przepadam za czym, ale... Tego nie lubię? Ale będzie okej, będzie okej. Chodzi. Dobrze jest, dobrze jest, okej. Okay. Bartek, kup się, które lampki na głowę, które na nogi? Na nogi te małe. Okrągłe czy żółte? Okrągłe, białe. Okrągłe, białe. Ta na głowę? Tak. Kwadratowa. To jasne. Też rosą za godzinę albo coś? Tak, za godzinę, no. Okej, za godzinę rosną, dobra. Za godzinę możecie dać już czepki. Dwa, jeden czarny, piękny, mały. I neoprenowy. Dwa, i białe masz coś? Okularki, ale bez lampki jeszcze, tak? Czy już z lampką? Lampkę już założyłem, też. Już z lampką. Nie ma co. I za 3 godziny mówicie, ile mam. Tak jest. Dobra, 3 godziny do... Kiedy na ryba wchodzimy? Jak zajdzie słońce, czyli będzie na następnym karmieniu. Znaczy to... To może z ryba na przykład mu to jakby nie dał rady, wiesz, założyć jakoś, nie? Żeby ktoś mu założył. Zobaczymy, dogadamy, mamy godzinę. Ta mała łódeczka przygotowywana jest na noc. Będzie płynąć obok Bartka jako takie dodatkowe wsparcie. Także pełna asekuracja i tam chyba będą płynęły 3 osoby. A my tutaj zostajemy na łodzi i stąd będziemy działać tak, jak działaliśmy do tej pory. Okularki już dajecie? Zmieniamy okularki, czepki i dokładamy lampkę na nogę, tak? Jedną nogę, jedna lampka, na głowę jedna lampka. Okrągłe ci zakładam, nie zakładam ci tych dużej na głowę, bo jest za ciężka. Dobra. Pierwszy czepek czarny, tak? Mała akwastacja. Chcesz od razu drugi czepek? Chyba na razie jeszcze nie. Dobra. Okulary z jedną lampką już migającą. Zaraz ci włożę drugą na nogę, tak? Jedną nogę tylko załóż, nie ma sensu. Okulary są nieściśnięte, założysz, dociśniesz. Z dobrej strony jest? Jest zajebiście, no, nic nie ruszaj. Chcesz na nogę jeszcze założyć już, czy później? Później. Dobra, lecimy. Lecimy, lecimy. No jak widzicie, jest już coraz też ciemniej. Próbuję tutaj coś ratować. Zmiana czepku, mamy światełko. Obok płynie RIB, o którym wcześniej już wspominałem. O, przepuszczam was pewnie. Obok płynie RIB, który tutaj asekuruje dodatkowo. Pełna kontrola, żeby Bartek czuł się bezpiecznie. Mamy go cały czas na oku, wszystko jest tutaj oświetlone. Jeszcze tak maksymalnie się nie ściemniło, ale będę wam starał się pokazać na bieżąco, jak to wygląda. Wiadomo, że tutaj na materiałach jest troszeczkę jaśniej, bo ja to tak ustawiam, ale już, no już jest tak srakowato się zaczyna robić. Ta najcięższa będzie ta pierwsza noc. Jeśli ją przetrwamy, to druga to już jest tylko kwestia czasu. Trzymajcie kciuki i nie. Wow! A te numerki takie obok ryb, to co to jest? To są ilość kilogramów.
ławicy. No tak przelicza, pokazuje biomasę, ale jest program graficzny, który pozwala to po prostu policzyć. 117 kilo. No to mało, ale tu już by warto rzucać włok i trałować. Ja rybakiem jestem z zawodu. 61 mil to zostało, tak? Do końca? Tak jest, proszę szanownego pana. 61 mil, widzę, że już możesz mi tu zastąpić, siadaj i jedź. A 26,5 przejechaliśmy. To też masz tą opcję, to ten Cypr. Dużo bardzo tych ryb. Wcześniej tu nic nie pokazywało na tym. No, nie było. To może teraz wędeczkę jakąś trzeba zarzucić. Masz licencję? Nie mam, ale wypuścił. Wiesz, jaka kara jest za łapanie bez licencji? Bardzo duża? Bardzo duża. A nawet jak się wypuszcza? Nawet jak się wypuszcza. Nawet nie wolno ci użyć wędki, czy innego narzędzia połowu, jeżeli nie masz wykupionej licencji. A to są drogie rzeczy? To nie są tanie rzeczy, to są rzeczy dla bogatych. Gryble są... Kartyle, żelki burkowe, kinderkanty, elektrolity, zawodane. Zobaczymy, co będzie chciał. Bartek, jemy. Jedne elektrolity, drugie karbo, trochę więcej picia i co chcesz do jedzenia? Mamy żelki, kartyle albo krówki, albo kinderkanty jeszcze. Tak tyle, dobra. Chcesz więcej jedzenia, więcej jeść? To jest strasznie To jest straszne. Za ciemne. Ale jesteś niedojawo, stary. Zostanie info za godzinę, ile mamy. Za godzinę i powiedzcie, ile mam kilometrów. Tak, i zegarek. Zegarania, dobra? No pewnie. Prawdę musicie powiedzieć. Cała prawda. Ile jesteśmy od brzegu, tak? Wszystko ci powiem. Jedziemy? Jedziemy. Tyle metrów suseni po drogach. Widzimy. No, jest dużo. Super. Esta. Pierwsza zmiana nocna. Jest ok, humor widziałem, że dopisuje. Daktylki zjadł, był szczęśliwy. Płyniemy już. Następna pauza za godzinę to będzie już 15 godzin. Ty też wam powiem, ile mamy kilometrów, bo nie sprawdzałem. No i nic, musimy się tu teraz z nim opiekować. Mamy też warty, zmieniamy się. Połowa ekipy śpi, a połowa tutaj działa. Ja teraz też pomagam trochę przy żywieniu. Także dajemy sobie radę. Trzymajcie kciuki dalej. Coś tam jeszcze gadał troszeczkę, że mu jest zimno i się pytał, kiedy ranek, ale to zleci mu szybciej niż w ogóle sobie wyobraża. Także co? Twarda bania i zaciśnięte pięści. Siemanko. Ja tylko z takim małym newsem, bo zazwyczaj nagrywamy tutaj tylko karmienie. Jest 22:36. No i wtedy jest jakby, wiecie, główna akcja. Tutaj karmimy, jakieś coś tam sobie gadamy, zamienimy słówko. A tak naprawdę w międzyczasie, między tymi godzinnymi przerwami na to jedzenie, za wiele się nie dzieje, chillujemy sobie, gadamy między sobą, także no nie nagrywam tego, bo też tutaj staram się oszczędzać baterię, pamięć. Jak będzie coś ciekawego, to po prostu będę wam rzucał. No, taka luźna myśl, nie? Bo tylko w sumie cały czas te karmienia nagrywamy, są tam jakieś małe przebitki, ale też tutaj każdy, nie chce kogoś zagadywać, na przykład kapitana czy coś, już i tak na wiele mi pozwala. Chillujemy całą załogą sobie, kiedy trzeba się spiąć, to się spinamy i tyle. Płyniemy sobie, pokażę wam na przykład, ile medus teraz w ogóle w nocy, jest to masakra. Widzicie to? To wszystko to są po prostu meduzy. Bardzo dużo tego jest. Bardzo dużo tego jest. Ale nasz załodnik jakby nie boi się. Nie boi się, nie już też czekać. Masakra. Wychodzi, że zamiast my podbudowywać fokę, to on nas podbudowuje. Tak, no, ale ty, no... Ja jak tam u was, wszystko okej? Okay? No, wypłynęliśmy tą łodzią i te, wiecie, jak on nam powiedział o tym przed startem, nie pokazujcie swoich słabości, nie? Bo tutaj możemy się schować, na łódce tego nie było widać, nie? Znaczy on nas widział cały czas i było tak, że wiesz, że tam Przemek leży, nie wiesz, śpi, Olaf leży, śpi i on to widział, nie? I on się tym przejmował. Czy wszystko dobrze, jak się czujecie? No, on się tym przejmował, nie? Ja siedziałem sztywno tam na tym koźle cały czas, nie? I mówię, ja p***dolę, jak można w ogóle, wiesz, się położyć, albo nie wiem, bo on się p***dolę zmęczony. Że on nie może tego zobaczyć, nie? Cały czas p***a kamień na twarz, nie? A nie żadnego tam mu pokazywania, że coś jest nie tak. Ale to jakby on to odbiera, nie? Może się, wiesz, możesz tu zrobić głupi gest, a on to odbierze od razu i przerobi, nie? On to dobra przetworzy tak, że dla niego to będzie coś ciężkiego, nie? Ciepła zupka. Teraz to właśnie powiem. Tu masz mind mapę, kofeinę, guaranę, nie? I nie beta, tylko beta. Trochę mniej tych medów teraz. Nie zupka to pożona. Nie będziemy się całować w takim razie. 56 km. Padło tempo. Ale jesteś cały czas w tempie dobry. Muzyka. Co? Bo on chciał muzykę. Tak, chciał muzykę, żeby... Głośnik już wisi? Tak. Dobra. Ale księżyc jest po prostu mega.
Na, na co masz ochotę dzisiaj? Nie, muszę znaleźć. Żeleczki? Czy to pyszne, pyszne BCA? Może chcesz wypić, co? BCA chętnie, z gerberkiem. Z gerberkiem. Każdy myśli, że to tak zawsze gładko. Nie, tak gładko jest tylko rzadko. 16900 mil do mety. 40 dni czekaliśmy w końcu na taką pogodę. Ale głęboko, 50 metrów, bo tam było, pamiętam, 30, chyba 2. A jesteśmy w tej płytszej części Bałtyku, ale dojedziemy do 60 i to będzie max. Potem się będzie spłycało, jak będziemy przez Ławicę Orlą przejeżdżać, to będzie 14, 12, 8 metrów. O. Później się znowu do 40 zgłębi, już nie będzie do samej Szwecji. Zrobione wszystko już. Wszystko zrobione poza Rosołem, nie? Ale no to Rosoł cieplutki będziemy. Będziemy tam mieszać, no coś tam dodamy coś do tego Rosołku. Nie? Nitro lekkie mu zrobimy. No to widzimy się w następnym. Za godzinę. Znowu mi się gdzieś tam przysnęło. No już 40 godzin minęło. Przez ostatnie 40 godzin spałem półtorej godziny. Przysnęło mi się. Minęło mnie nagranie karmienia. Pojawił się lekki kryzys, ale wszystko jest git. Po prostu teraz będzie przerwa chyba po 30 minutach i będą dostarczone leki przeciwbólowe. Bartka tam boli bark, ale co się dziwić. Myślę, że jest teraz godzina 1:49, bo przed chwilą patrzyłem. Myślę, że jak zacznie wschodzić słońce, zrobi się trochę jaśniej i trochę cieplej, to gdzieś ten kryzys też będzie zażegnany, no bo teraz jakby wszystko... Teraz są najcięższe warunki, nie? Jak Bartek to przezwycięży, no to będzie już miał potem, myślę, większy luz. Pasówka do kamery. Generalnie boli go pacha. Delikatny kryzys, ale jest stabilnie, będzie stabilnie. Bartek! Przeżyje noc i... Teraz przeciwbólowe. Bartek! Przeciwbólowe! Nie chcę. Dasz radę? Płyniemy na razie. To płyniemy dalej. Jest strasznie zimno, nie wiem ile stopni, wydaje mi się, że to może być z 8 albo tak mi wychłodziło, ale spałem w śpiworze, już po prostu mnie zmogło, tu wszyscy czuwali, pytał się o mnie, gdzie jestem, także super, bardzo miło. 72 km za nami, tempo jest dobre z tego co widzę, technika też, były lekkie kryzysy, coś tam, chciał już przerywać ponoć, coś tam z pachą było, ale już chyba w ogóle zapomniał, cały czas dobrze płynie, nie wiem czy brał jakieś przeciwbólowe. Jak tutaj ktoś z ekipy wstanie, to zrobimy delikatny wywiadzik. No już 2 godziny odpocząłem, więc myślę, że na razie będę starał się nagrywać każde karmienie. No i teraz posiłki co 45 minut. Co jakby szybciej, nie co godzinę, co 45 minut. Także lecimy. Jest już chyba 5 rano, zaraz będzie. Widać za mną już powoli. Wstaje słońce, no i co? Praktycznie za chwilę 24 godziny na łodzi za nami, a Bartek 24 godziny w wodzie, co jest w ogóle fenomenalnym wynikiem już na ten moment. Teraz ja stoję na straży, pilnując Bartka, żeby tutaj zawsze ktoś miał na niego oko. Dawaj. To są wyglądany z betalaniną elektrolity i majma. Przedłużenia chcesz? I żelki? Żel? To jest żel. Jaki kolor? Czarny. Zerwany mięsień, ja nie wiem ile mam rady jeszcze. Nie wiem czy jest sens płynąć. Zawsze jest sens. Widać wyspę Bordkol. Jakieś specjalne życzenia ma za następne karmienie? Prochy dalej, kurwa. Co on by chciał? Żelki? Może. Przecież on ma tak strętwiałą mordę, że tak, że sobie przykrycie. Jeszcze żelki. W sumie jak jeszcze żelki, to ci tak jeszcze bardziej powiem. Może rosołku? Żel czarny. Panowie, żel czarny. Więcej picia. Wody czy chcesz jakieś tego? Izotonik jeszcze.
Więcej picia. Więcej picia, więcej picia. Daj jeszcze raz izotonik, jak masz. Więcej tego samego. Zjedz coś może, co? Żelki, krówki. Nigdy nie za nic nie bolało. Każdy ruch. Będę też odcinał kupony. Do końca życia. Głupich rzeczy robić. Dalej, do. Jeśli bym dał radę dopłynąć, to musimy pojechać do szpitala od razu. Ja mam rozerwane plecy. Nie masz plecy. Cały czas płyniesz tak samo. Cały czas to samo tempo. Ta sama technika. Ty płyniesz po 1,40 na 100. Co? 1,40 na 100. Cały czas. Z bólu. Tak mi boli. Zdraj, kurwa, z bólu, ty. Byleś dopłynął. Rozumiemy to, zobacz. Plecy się naprawią. Zrobisz to i będziesz legendą, stary. Niedługo połowa. Zaraz Bornholm. Już widać horyzont. Jak chcesz, przerywaj, nie? Pamiętaj, zawsze, tak? My tu zawsze jesteśmy, ktoś z nas, ktoś z nas, ty zawsze, jak potrzebujesz, to podpłyniesz. Dobrze, trzeba go zjechać czasami, nie? Nie, no wiesz, my też tu, bo nie jesteśmy, wiesz, żeby wrócić do domu z płaczem. Żeby wejść, no. Stał? Stanęł? Pan? Tak, tak. Dobra. Rosołek. Bornholm już widać. Zasięg zaraz będzie. Umieram z bólu. Fizycznie najgorszy ból w życiu. Ostatni ból. Dlatego zrobisz to jako pierwszy, wiesz? Jeszcze będziesz miał elektrolity i węgle. Chcesz coś zjeść jeszcze? Pogryźć? Żelek? Intercountry? Na pewno? Mleczko? Mleko? Pierożka? Do zniesienia to jest. Od 19 godziny. Stary, zniosłeś to już, kurwa, wiesz ile czasu? Nie zwalniasz tempa. I cały czas płyniesz, kurwa, zajebisty tempo. Jak potrzebujesz przerw więcej, rób więcej przerw, rozumiesz? Co? Mamy zapas twój czasu. Jeżeli potrzebujesz przerw, rób przerwy. Co 45 minut. Co 45 minut, ale dłużej może odpocznij, co? Odpocznij, poleż. Daj krócy picia, co? Wody? Coś ty do picia? Nie. Nie mogę odpoczywać długo, bo marznę. Rozumiem. Dopłyń. Prowadzimy, dawaj. Doleć swoje. Powiedzcie za 45 minut, ile mamy kilometrów? Powiem ci, p***a, się zdziwisz. Teraz płynie z prądem. Poniżej minuty 20 na 100. 14 minut kilometr zrobię. Długo będą takie warunki? Oby jak najwięcej. Mimo tego, że jest fala, nie? Jest coś? Za 15 minut. Dobra. Co byś chciał? Za pół godziny. Nie, za 15. Za 15 minut. Coś dodatkowo? Jakieś cukierki, słodycze? Odpocznij jeszcze, jak możesz odpocznij. Niedługo będzie słońca dużo. Wyjdzie w górę, będzie dobrze. No, chyba widzę, od 6 godzin wychodzi. No stary, jakieś 6 godzin, jakieś 8 rano. Dobra, płyniemy. Czy chcesz zmienić czepek i okulary za jakiś czas? Ile mamy? 24 godziny płyniemy już? Prawie. 23. No. Jeszcze zrobiłeś jeszcze godziny, połowa drogi. Niecałą dobę zrobiłeś ponad połowę. Wykorzystaj to teraz, że ci ciągnie. Spokojnie, rozluźnij się i cię pcha, rozumiesz, nie? Ale tempo jest po trwale szybkie? Szybkie. 1,20. 1,20 pójdziesz po trwale, człowieku. Prąd cię pcha, więc korzystaj z tego, odpoczywaj ile możesz, rozluźnij się. Ale ja płynę i płaczę z bólu. No to płacz. No to płacz. Do roboty, kurwa. Dobra, płyniemy. Dawaj. Ja wiem, że płyniemy, a co będziemy się... I cieszył się, że... No, jest taki fala, k***a, i go tam widziałem, że się uśmiechnął. A co, prąd jest taki zajebisty? Jest takie tam, wiesz. Połowa drogi, no poważnie, 1100 metrów, 14 minut. No, czujesz to? To basenowo jest zajebisty. No, no jest mega, nie? Pulpo mango. Jeszcze dajcie jakieś elektrolity. Elektrolity. Elektrolity, już są. Jest dobrze? Zabija mnie ta fala. Ponad połowa. Spocznij. Dobra, za 45 minut. Zegarek, tak? Za 45. Ale zimno jest. Patrzcie te stopy. Ja już kurwa nigdy nie będę chodził. Będziemy cię nosić. Cię będę nosił. Fajnie, że prąd chociaż w tą stronę jest. Zajebisty. Człowieku, masz takie tempo, że kurwa ludzie są w szoku, nie? Połóż się na plecach i płyniesz. Zaraz 100 kilometrów. Piękne dłonie. Od ilu godzin mamy zerwany mięsień? Od 5. 5. Jeszcze jest 70, 80, 180, 80, chyba nie wiem. 350! Nie no stary, masz jeszcze 70 trochę. Parę kilometrów, no. Ale bolą plercy, strasznie. Wiesz, jak jesteś chyba daleko? Tu już nie ma powrotu. Pozdrówcie Justynkę i moich rodziców, dobra? Jak macie tak, zasięg. Powiedzcie, że kocham. Żenię się z nią.
Jakiś dowcip można wam opowiedz? Co? Może jakieś dowcipy masz dla nas? Jak ja to lekiem na jane, kurwa. Ale słuchajcie, ból jest kurwa piekielny. Ale wiesz, ile czasu sobie teraz jest? Wkręcam, Rafał, wiesz to co wkręcam sobie? No. Że mnie kurwa porwali i mnie torturują. Ej, no, każda ma swoje fantazje erotyczne. No. Gwoździe pod paznokcie i tarkują mi uszy tarką do sera. Że to nie jest aż taki mocny ból. Dobra, kurwa, lecimy. Ile jeszcze? Czekajcie, czyli jeszcze 80 km, tak? Tak. Dobra, 80 km to jest kurwa z Giżycka do Olsztyna. No to kurwa ile tam? Godzinka. Godzinka, nie? Godzinka, no. Słuchajcie, ja będę musiał pojechać do szpitala, jak dopłynę, bo ja mam kurwa normalnie rozerwane plecy. Na 100%, mówię wam. Pamiętaj, że masz piankę, która się ściska. Wisztat, powiem, że przepłynąłem z Polski. Zajemnie. W Polsce kurwa na NFZ za długo bym czekał. Dobrze, humor, ja jest najważniejszy. Dobra. Ja dole się cała noc przed nami, nie? To jest najgorsze. Nie, to jest najlepsze, stary, bo po nocy będzie dzień, w którym dopłyniesz do Szwecji, kurwa. Ale wiecie co, że ja już mam takie powoli takie omamy, kurwa. To co? Nie rano miałem i teraz mi się powtarzają, że po nocy miałem coś takiego, że myślałem, że jakieś wieżowce wychodzą z wody, kurwa. Mam takie schizy, czuję, że za 10 godzin będzie już taka jazda, że... Dobra, lecimy. Dobra. Chcesz usłyszeć dobre info? Co? Bo się dowiedziałem, że będę drugi raz ojcem. Kto? Ja. Prawda? Kiedy? Teraz, ty przed chwilą się dowiedziałem. Ej, myślecie Justynie jakieś, co macie te? Już wysłała, też tak, widziała, jest zajebiście zadowolona. Dumna, kocha cię tak samo. Słuchajcie, ale jest przejebane, przysięgam wam. Jest to gorzej, oni tutaj boli, że ja nie wytrzymam z hiszcie. Ja się oszukuję, ale nie da radę. Jest taki ból, że ja dole. Jedz zupę. Wiesz, my cię nie pozwolimy wejść z powrotem. A może ktoś by wszedł do wody i mi tak pouciskał te plecy. Możemy coś wymyśleć w sumie z tym, tylko żebyś... Założyłbyś majtel upijany, byś mi te plecy tak uciskał. Ale z riba moglibyśmy to zrobić. Mnie tak boli, kurwa, że ja nie zniosę tego bólu. No zróbcie przerwę i możemy to z riba zrobić. Z riba to zrobimy, tak? Chcesz popłynąć jeszcze 45 i zrobimy to. Ja bym wolał dostać nożem, kurwa, w brzuch niż tak ten ból czuć. To też jest opcja, jak też jest opcja. Nigdy, kurwa, tak nie cierpiałem, nigdy. Tym startem kończę karierę sportową. Co ty pierdolisz? Człowiek, po tym wyzwaniu do reszta do k***a pikuś, człowieku. Nie myję się, będę zdrapywał brud. Boże, jak ja bym chciał, żeby mnie tak wyssało do tej Szwecji, k***a. Tak jest, wiesz? Tak jest. Chyba 6 godzin cały czas boli. Tak? No to pięknie, już prąd jest tamtą stronę, nawet jak nie robimy, to płyniemy. Czyli za 45 minut? Czyli za 45 minut jemy i masujemy. Nie wiem, czy ja dam radę, przysięgam, k***a. To dawaj za 15, chcesz za 15? Dobra, za 30. Pół godziny i na ribie się widzimy, ale chcesz coś jeść? Trzy raz, co? Coś do jedzenia. A. Za pół godziny, chcesz? Ja słyszałem sen kafe, k***a. Słuchajcie, zostało mi k***a 24 godziny życia, musimy dopłynąć. No, k***a, zajebiście. Jeszcze ta noc przejebana, nie? Nie, to najlepsza noc, będzie, zobacz. Płyniemy, Bartek. Czyli za pół godziny, tak? Widzimy się, tak. Masaż, o Jezu. Przynajmniej słońce wyszło. Jakie tam są posiłeczki przed tym? Mamy przed ten. Masażem? Wiesz co, klasyk, nic nowego ten. Elektrolity, węgle i pomidorówka, której nie dopił. No i zawsze w pogotowiu dwa żele. Mapy nie ma teraz. To z kofeiną i guaraną odżywka. Guarana to owoc tropiku. Nie jadłem chyba nigdy, chociaż żarłem wszystko, co tam było na świecie. Widz Bartuś. Bartek, forsmaruję ci twarz kwasią, bra? Forsmaruję ci twarz. Jak nie jesteś nasz, a jak mówisz o mnie, no to poproszę twarz. Dobrze, się boli teraz. Tu? O, to normalne. Szybko buty. Głębiej, tak? Jak wrócisz, to ja też tak chcę. Zakładaj kopilówki. Rzucić propozycję od razu chętnie. Najdłuższa przerwa była do tej pory. Bartek ma teraz masowane plecy. Doskwiera ból. Już nawet leki nie działają. Także masażer powinien dobrze mu zrobić. Kocha i Wojtek. Prawie się udało. Trochę go rozmasował, a teraz mu towarzyszy jak w płynięciu, żeby też mi trochę raźnie było.
Pulpa mango wchodzi. 97 jest akcent. Tak, dokładnie. Bartek, pomyliliśmy się. Do jest to setki, się pomyli... 3 km tylko. Masz 97 km. Lewą ręką pobieraj rzeczy do jedzenia. Odpoczywa lewo, prawa cały czas. 15 minut znowu przerwa? Pół godziny? A to tabletka przeciwbólowa? Gdzie jest? Tabletka przeciwbólowa weszła? Teraz nie dawaliśmy ci. Chcieliśmy zastrzyk dać. Chcesz zastrzyk? Tą tabletkę. Tą tabletkę mamy? Rafał, mamy tabletę? Dwie wrzucamy? Tak, tak, dwie. Uważaj, żebyś nie tego nie zapił. Malutkie są bardzo. To są jakie? Które to są? Te przeciwzapalne od Fisia. Od Fischera. Przeciwzapalne. Dawaj. Za godzinę się zatrzymam teraz. Dobra. Chcesz, żebym szedł z tobą? Nie, bo tu tak z palinami, że chuj. No ale to jest nieistotne teraz. Muzykę chcesz? Ja teraz płynę godzinę. Muzykę chcesz? Może później. Jak płyniesz na plecach, to cię boli? To jest ciągły ból. Ja już nie jestem w stanie dłużej utrzymać. Zastrzyk? Ale ja nie wiem, ja się boję tego zastrzyku trochę. No to jeszcze godzinę. Może chcesz żelki? Albo krówki? Coś takiego? Cały żel zjedz. Wszystko byłoby zajebiście, gdyby nie ten ból po tych pleców. Naprawdę zajebiście bym płynął cały czas super tempem. To jest jedna przeszkoda tylko. Żygać mi się chce z ból. Co to jest? Drugi żel. Dawaj. Nie dam rady drugiego. Płyniesz tempem równym, teraz poniżej 2 minut na 100. Działamy. Jest ciężko. Ja widzę, ale damy radę. A powiedz mi, ile mamy? Mamy 93. Jak 93? Kurwa, no nie, już było 98. Damy radę, nie, 6. Co? Pomyliliśmy się. Ja... Dole, no musimy być szczerzy z tobą. Pierdolisz to poniżej 28,5. To nie wyjdzie 48, będzie z 54. To, kurwa, ale poniżej 60, 6 godzin, jebany. Nadrobisz nocą. Przysięgam wam, że jak tą godzinę, kurwa, będzie mi tak bolało, to ja muszę, kurwa, wyjść. Naprawdę, to jest, kurwa, nie do przeżycia. Ja od 7 godzin tak napierdalam z tym bólem. To chyba długo napierdalasz, to jeszcze trochę masz radę, nie? Ja nie wiem, co to jest, kurwa, ale to jest taki, kurwa, ból, że mam ochotę sobie wsadzić w plecy, kurwa, nóż po prostu. Możemy ci wsadzić igłę w plecy. Chcesz igłę? I to przejdzie trochę. Nie wiem, co zrobisz mi zastrzyk, kurwa, wiadomo, czy tu mi nie rozpierdoli jeszcze bardziej tych pleców? No jak? Mała igiełka? No co? Przez piankę? Przez pianę. Nie wiem. Pół godziny płyniesz i nam mówisz, co robić. Ale chunia z tempem, przecież nie wy, to wyjdzie, kurwa, 50 parę godzin. Ale to jest nieistotne. To jest przepłynięcie, a nie wyścig, kurwa, na czas. 100 kilometrów, ile w jakim czasie? 28,5 godziny. 100 klosów wyjdzie? Tak, kozacki wynik. Robisz to. Wierzymy w ciebie, dawaj bardzo. Nie bolały. Zrobimy wszystko, żeby mniej bolały, więc ufaj nam, dobra? Ale ja nie mogę oddechu nabrać. Tak mnie boli. Powoli, w swoim tempie. Nie spiesz się, nie myśl o czasie, tylko się przemieszczaj się do przodu. Oddychaj. Bartek, jakbyś kopnął mocniej prawą nogą, przodem pięciu, prawą ręką. Kopnij nią, bo nie rotujesz przez tą całą ręką oporu stawiać ci swoje ciało. Musisz kopać prawą nogą, skup się na tym. Kopnij prawą, przodem pięć, rozluźnisz bardziej lewą, prawą stronę. Która jest godzina? 11:09? Tak. A wystartowaliśmy o której? 8:25. Czyli płyniemy 27 godzin, tak? Zaraz 27, tak. To popłyniemy szybciej setę niż Kareś solo. Jest szansa. Miałeś w początku zajebisty czas, byłem pełen podziwu, naprawdę. Gdyby nie ten ból, to byś, kurwa, pojechał. Ja już mówię... Jak ja bym chciał lewa, to tak chodzi, że szok, jak maszyna. Ja lewą napierdala. Też bym chciał, naprawdę. Lewa, dokładnie. Prawda, jest nie prawa stopa. Pamiętaj o prawej stopie. No jedną ręką ile bym płynął? Poczekamy z tobą, popłyniemy. Tyle samo. Na noc zakładam czepek i na to neoprenowy, bo jest w zimno już tutaj. Fajne odepchnięciu. Luźniej prawą ręką, ale z nogi kopnij. Dobra. Kop nogi. Za 45 minut się zatrzymuję teraz, tak? Tak. Startujemy? Płyniemy. Kurwa, nigdy tak nie cierpiałem. Nie wiedziałem, że tak można, kurwa, że tak może coś boleć. Garaś napierdalał 45 godzin z rozpadanymi jajami. Wziąłeś to. Da się. Przytrzymaj mu tak mocniej i niech oddycha teraz. Głęboko, jak najgłębiej. Tak, niech oddychują. Połóż się normalnie, tak, wciągnij tutaj, to jest to też. Z lewej nic, ale tylko z prawej, tylko prawa. Tutaj Bartek? Tak, tak. To się te plecy, no Magdo, to już nie ma co robić. Rozjebę, co tam chcecie zrobić. Czujesz tą k***wę, co tam siedzi? Próbujesz płynąć? No. Nawet jakbyśmy mieli tak co 15 minut robić, to mógł. Tak, to żebyś płynął. Lepiej brzuch, mocniej. Lepiej. Jeżeli na brzuch odciążysz te plecy.
Siemano, nie nagrywałem teraz postoju, bo dziś w poprzednim muszę być też w gotowości pod masażyk, także teraz będzie mniej nagrywek, a też powoli wbijamy się w taką strefę, że będzie trzeba pilnować tego, czy nie odpalić streama. No i co? Dobrze lecimy, lepiej się Bartek czuje po tym rozmasowaniu, które ostatnio zrobiliśmy i na razie nie chciał drugiego, powiedział, że kolejna przerwa za 45 minut, także wraca do tego tempa, w którym był, bo był już lekki kryzys, a teraz widzę, że wraca na właściwy tor. Pana obiadowa, ciemniaczki z kuferkiem tutaj, co to za sosik, jakiś beszamelowy. To zapiekane serkiem. Au, zapiekane ser, podlecimy. Tak zmęczony. A co to? Krosołek. IMCT w środku wlane. Ej. No. Za pół godziny byśmy zrobili masaż i zamienilibyśmy się z zegarkami? Tak, tak. Nie ma sprawy. Wszyscy tu dla ciebie jesteśmy. Nie wpuszczajcie mnie na łódź, nie, poczekaj, mam takie fazy. Nie ma opcji. Nie wpuścimy cię. Na łódź wejdziesz w Szwecji w drodze powrotnej. Jak dopłyniesz, to załapiesz się na bilet, nie? Ale jestem poskizowany. Dobrze idzie. Bartek, zajebiście wyglądasz, ci powiem. No. Wejdziesz bardzo dobrym rytmem, z przerwami, zrobiliśmy 3 km w godzinę. Z przerwą na masaż, rozumiesz? A tam co to jest? To jest Bornholm, tylko jego koniec. A gdzie Szwecja? No, to jest w kierunku, bo nas tylko zdryfowuje zawsze. Więc ale widać ją? Nie, jeszcze trochę. Jak nie widać, k***a, 60 widać, no to stary, widziałeś hel? 25 ledwo widać. 40 km będzie widać. Wieczorem zobaczysz, a rano tam będziesz, rozumiesz? Dobra, słuchajcie, obliczyłem sobie to w głowie, dobra. Za pół godziny... Masaż będzie? Zegarki, masaż, ale dopłynął jeszcze z 20 godzin. Strasznie boli ta ręka, nie wiem, czy tego zastrzyku nie zajmie w plecy. Jeszcze trochę. Nie, dobra, płyniemy. Na wieczór, na wieczór. Za pół godziny, stop. Za pół godziny damy się jeszcze. Do zobaczenia. Mamy już około 105 km przepłynięte. Fajnie, bo te masaże, co robiliśmy w przerwie, faktycznie coś dają. Złapał znowu rytm, także sobie płynie. No i następnej przerwy nie wiem, czy będę nagrywał, bo będę musiał właśnie tam być na ribie, czyli na łódeczce i pomagać tam przy masażu. No i nie wiem też, co ze streamem, bo no, troszeczkę przyszło tych obowiązków. Każdy coś tam dodatkowo dostał, więc najważniejsze jest to, żeby dopłynął, a nie to, czy tutaj będzie nagrana jakaś scena, czy nie. Najważniejsze jest to, żeby dopłynął chłopak. Dobra, zrobimy. Jedziemy z tematem, panowie. Dobra. Słuchajcie, jakbyście mogli po prostu pouciskać te punkty. Dobra, będziemy je trzymać i Maksiu, trzymać i trzymać. Pouciskać te punkty, dobra? Dobra. Uciskać te pojedyncze, tak wiesz, o tak właśnie. Uciskać i przytrzymywać. Dobra, tak jest? Dobra. Co to jest tak? Co? Co to jest? Midas? Jest, że tak powiem, no jest ciężko, jest ciężko. Bartek płynie z ogromnym bólem pleców. Ogólnie humor ma ok, ale strasznie kurwi na te plecy. Zatrzymujemy się co jakiś czas. Nie wiem, mam takie wrażenie, że po prostu stoimy w miejscu od jakiegoś czasu. W momencie, kiedy powiedzieli, że Bartkowi udało się właśnie już przekroczyć granicę 100 km. Dokładnie to, że 102 przepłynął, nie wiem ile tam było, że 37 mil do mety. To teraz po 2 godzinach mamy jeszcze 36 mil do mety, więc tak jakby tylko 2 km przepłynął. Troszeczkę się to dłuży, ale no jesteśmy do jego dyspozycji. Jak chce masażyk, to go masujemy. Tutaj każdy jest do dyspozycji Bartka, także wspieramy go. No i na pewno nie damy mu wyjść ani dotknąć barierki, bo takie jest nasze też tutaj zadanie. O, i jedziemy krótkimi skokami. No, wcześniej dłuższe były. No, teraz i... No, ale kryzys też. No, to dlatego to wszystko jest. 50 km do mety. 50 do mety. No, czyli no. Nic się nie ruszamy, nie? To jest, tak się wydaje. No właśnie, no takie... No, jak my walimy jednego knota, to jest... Spora wyspa jest. No, to nie tu, tylko jedziemy, to mijamy, o 18 chciałbym. 50 km no. Zostało. Dobra, skąd masz info? No tam sprawdzał pan z radaru. Co ty opowiadasz? Naprawdę? No. Jak to pan? Tu może... No. Gdzie, kto? To jest niemożliwe, że 50. Ja tak na oko powiedziałem. A na oko to wygrał. No nie wiem, ja to nie zmierzę, nie? No nie, ja zmierzyłem też 6 dych jeszcze. Tak? 6 dych. Jednak 6 dych, ale ważne, że się ruszamy. Najgorsza będzie druga noc, ale o tym na razie nie myślimy. Przygotowujemy się do breaka, bo tutaj będzie karmienie Bartka, jakiś masażyk. Zobaczymy, co tam sobie zażyczy. No i jesteśmy do dyspozycji jego oczywiście. Zostałem tu było 1000 zł. Mi pięknie zrobiłeś. No to już nie płynę. Co wolisz? Dobijamy do stu koła. Cel czy karby? To i to. Dobra.
40 koło, ja pierdolę, ale super. A ja marzyłem, żeby było 20. Super, internet jest super. Raz mi powiedziałeś, że fajnie byłoby mieć 5 koła po tym przepłynięciu. 5 koła powiedziałeś po przepłynięciu, że to robisz dla dzieciaków. Niesamowite. Tam jest, wiesz, sól. Jeść dalej, tak? Wypijesz wszystkiego? Nie dasz rady wszystkiego? Co? Spróbuj nie, nie, nie chcę. Ja pierdolę, 40 tysięcy. Bartek, masz dla kogo płynąć, dawaj. No. 40 koła, to tyle rzeczy można kupić tym dzieciom. No to chodziło, nie? O ile to zawałek jest. Zajebiście dużo. Ale zajebiście. To ja płynę i za tydzień jeszcze raz. Jakieś życzenia na następny posiłek? Zdrowia, szczęście, pomyślności. To co jest na rozpisce, nie? Dobra. Dobra. Lecimy. Cześć, 40 tysięcy. Pamiętasz, jak zakładałem zbiórkę? No. Znaczy ja jej nie zakładałem, tylko ten właśnie. Stary, ja myślę, że jak dopłyniesz, to będzie jeszcze parę, kilka razy. Ja dole, ale się powiedziałem. Radia, wszyscy o tobie mówią, stary. O, super to internetowe życie jest. 40 tysięcy. To jest mango z makaronem. Spróbuj sobie to wsypać. Masz Daimon na pobicie wody. Dobre? Pyśniutkie. To co robił? Wuje grapał. O! Dobra. O. Nie. O, yeah. Mamy go! Udało się. Mamy cały gar. Teraz będzie regularnie wjeżdżać. Ile mil? Ja ci powiem szybko. Bez kłamstw, proszę, bo się z***ję. 34,2 mamy jeszcze do celu naszego. Dokładnie muszę wiedzieć, nie, proszę. Dokładnie ci policzę, tylko nie mam telefonu. Masz telefon? Kalkulator. Już idę, no. 34 razy 1,842. 62. Ile to? 62 km. Ja dole, jak 62, k***a? Skąd to się wzięło? Było 68. 68 było, nie? No, bo 68,5 dokładnie. Ja dole, ja zapadałem 7 km. Ja dole. No to idzie to zrozumieć, że to nie idzie na tempo. To idzie na przetrwanie teraz. No. Denerwuj się, boim się bardziej. Słuchajcie, będzie bardziej niecierpliwy. Ja wam ufam w tego lekarza, będzie na... Będzie na plaży. Będzie? Będzie. Będzie. Kto? Jedzie karetka po ciebie. Karetka przyjedzie, nie wiemy kto. Serio? Tak. Zajebiście. Prawda, jeszcze trochę pogadamy i helikopterem tak. Cię wezmą. No, byry? Coś jeszcze chcesz? Za pół godziny się zatrzymam, dobra? To, i co macie dla mnie za pół godziny? Masażek? Nie, to na razie. Ten makaron? Godzinka za godzinkę masażek, za pół godzinki coś do jedzonka. Ale jest k***wa zimna woda, jest niesamowite to. Dobra, ładnie, lecimy. Ładnie karpce. Lecisz. Tak. Dobra przerwa była. Elegancka. Nie mógł, że dowoli chyba. Jest motywacyjny, nie? Chyba masaże jednak coś dają. Laseberga płyniemy, tak? Dawaj! Laseberga! Mówił, że go boli? Mówił, że go nie boli. To właśnie 5 lat studiowania fizjoterapii przez mojego brata. Coś tam się zdało. Dobra, lecimy. Tu weź sobie jeszcze żelier, nie? No bo widziałeś, czy ktoś coś? Obliczyłem, że jeszcze z 19 godzin i myślę sobie, a 19 godzin? Co to jest? Myślę, że na heli z powrotem płynąłem 13,5. A wy się dobrze czujecie? Zajebiście. Tak? Nikt nie żygał? Nie. To co ty? Bartek, kiedy masaż? Na razie nie. To zajebiście. A może jeszcze jakieś elektrolitki są tutaj? Jest, są. Co, 60 zostało? Dwa drugie. Tak, ja płynę 4 km i dwa się przesuwa. Teraz bardzo ładnie płynąłeś. Ty, tu jest woda 4 stopnie mniej zimniejsza. Która jest godzina? 15.12. 15, tak? Tak. Za 45 minut. Dobra, czyli o 16. Fajnie weszło teraz. Krótka przerwa, dwie mega, minuty. Mega zajebiste to było. Bliżej niż dalej. Lecimy. Weszło 4 minuty, a przepłynął ponad 1,5 km. Wrócił do rytmu. No. To co, jest minuta 40? Znaczy, albo jest preont, albo po prostu znowu wodę, nie? Na tej ręce i płynie. Ale chyba czuję, bo ani nie chciał masażu. Nie, no jest i króciutka przerwa, nie. 2 minutki było teraz. Ale mega mental, nie? No i wraca. Dobrze, dobrze. To co przed chwilą widzieliście, to mile morskie i mniej więcej przeliczone na kilometry, ile zostało do brzegu. No 3 godzin nie jest za ciekawie, za wiele się jakby nie poruszamy. Bardzo silne prądy, fala, na którą Bartek co chwilę klnie, ale może się to ustabilizuje jakoś, może się zmieni ten prąd jeszcze. Na razie chyba nikt mu nie mówił o tym, nie? No na razie nie dostaję informacji, bo nie chcemy go dołować. Co jest na Windy, jak pogoda?
wygrodowaliśmy i prawdopodobnie nie ma jakby szansy na to, żeby się przestało wiać. Ja p***dol, to już niebywałe p***a. Ja mnie przepłynę p***a, więc zdajesz sobie z tego sprawę. Możesz teraz posłuchać mnie? Zdajesz sobie sprawę. Poczekaj, poczekaj, poczekaj i zrozum, poczekaj. Poczekaj, bo ja ci teraz wszystko wyjaśnię. Na logikę. Poczekaj. Poczekaj. Ja nie mówię nic, żebyś pływał dalej, rozumiesz? 28 minimum godzin jeszcze będziesz wchodził. Jeszcze raz? 28 godzin będziesz minimum w wodzie. No nie, no jak? Bo nie przesuwamy się do przodu przez tą falę i prędkość... Ja p***dolę, no panu przecież też nie dał rady. Poczekaj, nic nie na to nie mamy wpływu. Nie no Wojtek, nie zrobimy tego. No, p***a, no, poczekaj, no, poczekaj. Decyzja jest należy do ciebie. Walisz na Borkon? Aż tak już p***owo? 28 godzin w wodzie. Ja p***dolę, no dlaczego ja mam takiego pecha, p***a? Proszę, Bartek, powiedz, że to nieprawda. Prawda, przy Szwecji prawie samej jest tor wodny podejściowy do portu, który jest 3-milowy. No dlaczego, p***a, dlaczego, no ja dole. Nie możemy się zatrzymać, nie możemy się zatrzymać przez prawie 5,5 kilometra. A jak się zatrzymamy, to możemy mieć wielki kłopot. Ile płyniemy kilometrów, ile kilometrów płyniemy? Posłuchaj mnie teraz, przez ostatnie 3 godziny przepłynąłeś 4,5 kilometra. Bartek, słyszysz mnie? Są trzy opcje. A co ja mam zrobić? Ale poczekaj. Są trzy opcje. Pierwsza, skończymy zabawę. Druga, płyniemy na Borholm, ale to oznacza jakieś 12-15 godzin. I trzecia... Ale po co mi Borholm? Co mi z Borholmu? Co się stało z tą pogodą, k***a? To jest Bałtyk, to jest najcięższy akwen w Europie. To jest cud, że w ogóle było tyle pogody. No nie rozpaczaj, to nie koniec życia. Chłopaki, kurczę, zastanów się nad tym. Decyzja jest twoja. A ile do Szwecji jest kilometrów? Najbliżej? Powiedz ile godzin. Ponad doba. Tyle pracy. Dobra, ja nic nie mówię, no bo ja nie mam prawa. Ty tu rządzisz, no. Po prostu ty tu rządzisz. No ja wiem, ja czuję, że stoję w miejscu 3 godzin. A jest szansa, że te prądy się zmienią jakoś w najbliższym czasie? Zobacz, ja wyglądam na Ducha Świętego. To są termiczne wiatry. On może piać tydzień, 3 dni, 2 dni, może 20 minut. Czyli totalnie żadnych prawdopodobieństw. Żadnego prawdopodobieństwa. Do celu 59 kilometrów. Ja p***dolę, no nie... Bartek. A gdyby była idealna pogoda, idealne warunki, załóżmy, żeby były idealne, to ty czujesz się na siłach, żeby te 20 parę godzin jeszcze płynąć? Nie ma szans. To jest prosta decyzja. To już jest, k***a, to już jest śmierć, 28 godzin teraz. Szwecja jest nierealna i zdajmy sobie z tego sprawę w tym momencie, w tych warunkach teraz, nie dopłyniemy do Szwecji. No ktoś ty musi to powiedzieć. Zadzwońcie do moich rodziców, żeby nie jechali, tak? Zadzwonię do Pałki. To jest chyba ciężki akwen. Decyzja, którą podjąłeś, podjęliśmy w sumie, jest najlepszą, jaką mogliśmy zrobić. Dla życia i bezpieczeństwa wszystkich nas. Trzymajcie go. Powolutku. Panie wymęczone, bo to... Słuchajcie, żeby od słońca go osłonić. Podjęliśmy decyzję na warunki pogodowe. Na silny prąd i złe warunki pogodowe, żeby to miało ręce i nogi, no nie? Słuchaj, usiądź, zaraz się obmyjemy, odsapnij, złap oddech. Naprawdę zrobiłeś najdłuższy dystans. Nikt nie zrobił tyle na Bałtyku. Ale to mi teraz to jest... Patrz, to... Karaś dopiero za trzecim razem zrobił Bornholm. Nie, ale ja byłem gotowy na to, stary. Ja już byłem, wiesz, ja już byłem na mecie, nie? No i wiesz, nic się nie stało. To też jest. Modliłem się na 9 godzinie, żeby się coś rozwało, ale później już było zaraz lepiej, nie? Tyle pracy. Ale to nie na marne. Ale to nie jest na marne, stary. No ale kiedy? Ja za rok startuję. Za rok? To pierdolisz, stary, z lodową i chyba Bałtyk. Co pierdolę? Lodową, chyba mile. Rekord świata, czy tam...
Wie co ty masz w planie. Muszę się przygotować teraz, wiecie, że rok czasu potrzebuję znowu. Ale nie? Masz w kościach 110, stary. Stary, zaraz jest rok zima. Czasu to jest kolejny rok po prostu. Zaraz nie jest zima, coś można odbywać w ice swimmingu. Kolejny rok działania, będziesz działał, kurwa. A to się nie skończy. Robicie, że już jestem tak zmęczony, że wy gadacie, że pamiętacie. Nie, to myśmy tego nic nie zrobili, to są po prostu realia. Ale ja czułem, że już coś jest nie tak, nie? Ja już czułem, że się cofam po prostu. Jak? Że idę. Posłuchaj, ja ci powiem, jaka była sytuacja. Była sytuacja taka, że w pewnym momencie powiedzieliśmy, że jest 62 km, a było chyba stary, po dwóch prawie godzinach byłeś 61,8. No. Taka była sytuacja, żeśmy stali w miejscu. Ja czułem, że stoję w miejscu, siedziałem i liczyłem chyba 100 razy, stary, był minimum. Płynąłeś teraz w tempie 2 minuty 47 na 100. Dodatkowe przerwy skończyłoby się to powyżej 30 pewnie godzin na drugą stronę do Szwecji. Wyobrażasz sobie noc, byś dopłynął tam kolejnej nocy. Ale wam powiem tak, że na przykład wydaje mi się, że miałem strasznie złe przeczucia. I tak, przebiegł mi ten kot czarny w drogę i w ogóle miałem strasznie złe przeczucia tego, że coś mi się stanie, nie? Że jakby miałem takie wizje cały czas, że... Stąd tą karetkę prosiłeś cały czas, no, nie? Żeby że wleję na starcie. Strasznie mi się kręciło w głowie i tak dalej, nie? Jechać już na całej czy nie? Czy lecimy na Polskę? Tak, na Polskę, tak. Oni odkręcili rodziców. No, dziękuję bardzo za prowadzenie i wszystko. Za rok to zrobimy. Obiecuję ci, że jak będę w stanie, to pojadę. No. Naprawdę. Co? Tak to jest z naturą, nie wygrasz nigdy. Rok pracy. Masakra. Że udostępniło nas Mike Life Harder. A Mike Life Harder udostępniło to? I wyjebał nam 300 tysięcy ludzi od razu. Ale fajnie, najważniejsze to kasa. Najważniejsze jest chyba kasa, stary. To jest najważniejsze. Dla dzieciaków, a reszta chuj z tym, za rok zdaje. Chyba kotem, jeszcze będzie czas, to się wtedy.